Witajcie, moi drodzy. Patrzcie, gdzie my jesteśmy? W końcu nad morzem. Ale co tu było? To brak słów. Jezioro nad morzem. Wszędzie woda. Co powiesz? Woda. Woda. Także, kochani, zobaczymy. Mamy zamiar połazić sobie też z wykrywaczami. Przyjechaliśmy z naszymi znajomymi. Oni swoim samochodzikiem, my swoim. Także zobaczymy, jak to będzie. Zaorali trochę plażę. Nie wiem, co tu się działo, ale ja takiego morza szaro-burego to jeszcze tu w życiu nie widziałam. Nie wiem, co to było. Kurczaki. No coś niesamowitego. No ale nic. Trzeba będzie połazić, popatrzeć. Może akurat coś znajdziemy ciekawego. Po tym piachu da się chodzić. Jeszcze nie jest źle. Jesteśmy 2 kroki od morza. Za szosą plaża i morze. Także wszystko blisko. Trochę nas nie było. Przepraszam za to wszystko. No ale nic, były siły wyższe. Ale dziś jesteśmy. Jesteśmy nad morzem. Zaczynamy sezon letni. Kochani, kawoli, jest tyle komarów, tam tarnogrodzki, mnie komary zaczynają obsiadać, tam hotele, muzyczka w tle, a my się bawimy i już przełączam miasteczko Kaorle. Ja mam tutaj pierwszy mój sygnałek, zaraz zobaczymy, jest coś, chwilę mi dajcie. Zaraz zobaczymy, co to będzie. Nie ma tu. Mam go w ręku. Co to jest? Kochani, patrzcie. Nie wiem. 50. Tak. 50 centów. Zaczynamy, dobrze? Także, bawimy się. Na razie będą gryźć komary przez tak gdzieś godzinkę. Ale da się wytrzymać. I do następnego. Kurczaczki. Czekajcie sekundę. No, było 50 centów. Teraz pada zawleczka. Jakby nie było. Gdzie uciekłaś? Jest. Z tego dooła ją wykopałam. Kochani, tam. Hotele w Kaorle oświetlone, muzyka w tle, kościółek na wodzie w oddali, no i morze. Morze, które zaczyna powoli nabierać swojego koloru. Tamto to będzie Liniano Sabbiadoro, tam daleko, co widzicie. Także fajnie. Księżyc nam świeci. A tarnogrodzki, mam nadzieję, że gdzieś jest blisko, bo go ukatrupi, jeśli nie będzie. Nie, chyba tam jest. Dobra. Kochani, i bawimy się dalej. Słuchajcie, moi drodzy, idę do tego wrednego. Coś on mnie woła. Co mówisz? Fakt, mój kochany, wredny, niekochany.
Ja pierdziu. A ty wredny jesteś! Poczekaj. Nie patrz na moje brudne ręce, bo to... Tak, ja odkładam swój wykrywacz. Kochani. Ja pierdziu. Zaraz sprawdzamy, czy są jakieś próby. No ale fajny pierścioneczek, jakby nawet nie było prób. Nie, chyba nie ma żadnych prób. Ale... dziękuję, kochanie! Za pierścionek, że mi dałeś. A buzi? Ja się cieszę, nie, że... tylko że ja papierosa nie chcę. Ja się cieszę, że w końcu możemy chodzić po plaży, a nie po bagnie. No właśnie. Kochani, on nie nagrywał, ale tu było jedno jezioro. Aż do końca tych leżaków. Wszystko było pod wodą. Dzisiaj wybraliśmy się w końcu razem. I nie wkurza mnie jeszcze do tej pory. Chodzi koło mnie. No. Także. Jak widzicie. Pierścioneczek jest. Niech to będzie odpustowy, ale zawsze cieszy. O, także ja jestem ciemna, ale cieszę się. Poczekajcie, mówi, co tu masz? Sprawdzasz jakiś drugi sygnał? No ładny sygnał, tylko nie wiem, co to jest. Odsuń swoją rurę tą. Kopiemy na żywo. Co to? Ojejoj. Jakie serduszko. Jak serduszko. Ty. To kurde. Jakieś. Nie, to słonik. Na szczęście! Ja pierdziu, jakie serduszko! Słonik! Znalazł słonia! Ej, mój słoniu kochany! Słoniku? Słonisku! No, nie, no, nie mówcie mi, że Rutus nie jest zły. Weź tego pepyta z buzi! To jest mój podpis. No, kochani. Uważaj na moje si, to mogę cię przypierdolić. Andrzej, bo jak ja ci... No, dobra, kochani, zaczynamy dobrze. Super. W tle mam muzykę. Jakiegoś duszka znalazłam sobie. Ej! Uśmiechnięty duszku. Weź tu daj znak, gdzie tu może coś być ciekawego. Kochani, nie widzicie. To jest morze. No niestety, niestety jesteśmy już w nocy. Tam muzyka gra. Tarnogrodzki, widzę go. Śledzi mnie, pilnuje. Także wszystko ok. Poczekajcie, moi drodzy, bo ten znowu tarnogrodzki gdzieś mnie woła i zobaczymy, co będzie. No niestety, widzicie, siali piach, nic na oko, mogali 100 euro, a dupa, jakiś kawałek papiera, nic. O, ktoś jamę wykopał i się zakopywał. Co? Co moje niekochane wredne? Co żeś znalazł? Upierdź. Czekajcie, czekajcie. Ja nie patrz na moje ręce, ale to jest... To gdzieś jakiś... Daj się wykrywać mi zabrać, bo mnie kurwie. No, już zabieram. To chyba jest... No, jakaś... Znowu nierdzewka. Coś. No ale... Ja pierdziu. Żeby to było złoto stare, to bym ci buzi dała, ale... Niestety. Czekajcie. Co mam ci świecić? Śmieć. Nie, to raczej tu jest tylko zapiątko takie, żeby się zapięło. Jak ktoś mówi, że Rutus nie nadaje się na plażę, to ja jestem tego przykładem. Nie nadaje się na plażę. I to po mokrym piachu. Po bagnie. Po bagnie.
Nie rdzewka. No ale, czy ludzie, patrzcie, co tu jest. Wszystkie miesiące jakieś nie wiadomo co rzymskie tego. Gratulacje wredne. Wcześniej nagrywałam. O, widzicie jego za mgłą. Praktycznie wykopał kółko od plandeki, czy to jak to można powiedzieć, jakiś guzik. A teraz? Co? No. Niestety. Widzicie wszystko za mgłą. Co zrobić? Noc. Kurde. Znalazłam takiego diabolonga. Niestety. Trochę niekomfortowa dla mnie sytuacja. Tarnogrodzkiego nie widzę koło siebie. No ale nic. Miejmy nadzieję, że wszystko będzie ok. Jestem sama. A jego nigdzie. Ciemno jak w D u Mudzina. I cóż, nie wiem, będę wracać powoli w stronę kuptaczki. Usiadłam sobie. Będę wracać już do domu jego. Jak nie było, tak nie ma. A już też. Sygnałów też nie ma. Także. Nie widać mnie, ale widzimy się. Pa, pa. Niestety. Kochani, ja już wracam. Jego nigdzie nie widzę. Nie wiem, gdzie mi się podjął. Kurde, chciał chyba, żebym się zgubiła, no ale nic. Jestem już. Tutaj mam prostą ścieżkę do domu. Levante, bardzo oświetlony. Następny hotel, tam jeszcze muzyczka w tle gra. Moi drodzy, ja się z wami żegnam. Samochody już spakowane. Nasi kochani, przyjaciele, tarnogrodzki, widać wymęczony taki. Tak, miejsce tutaj spaliśmy. U góry, w tym domku, tutaj plaża, bliżej już, no. Raczej się nie dało. I lecimy. Tak. Do następnego. Pa, pa. Trzymaliśmy się wziąć troszkę warzyw i winka. Ale patrzcie. Patrzcie, co tu jest. Świnki morskie. Kuciaczki, ale was tu jest. Jak sobie chodzą fajnie. No. Super. Tu się chowa jedna z drugą. To są malutki. Z malutkimi jest nawet. Mają swoje domki, swoje kryjóweczki. I zwierzyniec. Faktycznie, jak widzicie, my tu winko kupiliśmy. Tu warzywka. Po euro 30 za litr w tym baniaczku. Tutaj, widzicie, mają ogród, swoje warzywka. Tak to można kupować i jeść. Witajcie na podsumowaniu. No, już teraz ja, o ile jeszcze pamiętacie mnie, wredna z kanału Emi idź za ciosem. Tutaj wredny. Macie wrednego. Pierwszy, który napisze, co mam między nogami, trzeba zimnego, dostanie ode mnie kciuka. Nie, no dobra. No, przepraszam, trochę zawaliłam mi to na całej linii. Nie starać się, tak, ciągnę, powiedz, chciałbyś. Oczy, że dupy dałaś, mało. Niestety. Cóż. No, bo już nie nogi odpiniesz, nie będzie, dobra. Nie będzie. Kochani, to jest rezultat naszego wypadu nad morze. Kochani, ja, tak jak widzieliście, byłam przerażona, nie chcę mówić, co ja przeżyłam. Zostawił mnie nad morzem i myślał, że się utopię, ale dałam radę i przeżyłam. Kochani, śmieci tyle. To już
najfajniejsze znajdki. Z euro. Widzicie, jak mi ładnie napisał? 8,95. Medal, kurwa, medal znalazł. Badziewiątka, świeconka, no, pierścioneczek. To jest medal, no, medal. Medal. Comitato Provinciale Venezia, Associazione Sportiva, jakiś tam A i CS, nie wiem co to jest dokładnie, kochanie, ale w każdym razie świecił się jak złoto, tak samo jak to, co mi mało co głównie urwało. Szukałam tego, są i złote, takie same, z rzymskimi napisami, takie piękne. On to potrafi. No co? Ale tylko znaleźć. To nie jest złote. No. Chciałabym. A wiesz, jakbym to znalazł, to jest złote, to bym się z tobą rozwiedł? Tak? No. Gdzie ty byś taką drugą głupią znalazł, co by ci gotowała i wszystko robiła? No i do tego jeszcze obrączka. To jest sreberko z puncą. Także. Tak, zgubił mnie, wszystkiego znalazł, ale, jakby nie było, to jest początek. Kończ, kochanie. Po czym można poznać, że wredna kocha męża? Po tym, że jeży ze srany gacie. Na tym się kończy moja gada. Kochani, wybaczcie, wybaczcie jeszcze raz. Fatów nie było, no. Tak. Było to było, no, ale śmieć. Myśmy pojechali się zabawić z naszymi znajomymi. Tak, wracam. Mi jedną rzecz. Chodziłem, widziałem kupę dziur i połowa tych śmieci to były przy dziurach. Tak. A chodzą i nie zabierają. No właśnie. A co fajne jest teraz? Kochani, my jesteśmy w grupie, poczekajcie, może mi ten głupi telefon wyostrzy. Czego ty mi nie kupiłeś telefonu taki jak ty masz? O, właśnie. Fides, Federazione Italiana Detectoristi Sportivi. Co powinno istnieć nawet i w Polsce? Kochani, jesteśmy w grupie detektorystów sportowych, także... Mogę coś powiedzieć? Już tak? Tak chowam, że aż mi zimno w jajca. Weź, nie wiem, nie wiem. Dobra. Za miesiąc mamy zlot. Zobaczymy, jak to będzie. Czy w ogóle się wybierzemy, bo mamy odwiedziny. No ale być może. I mam nadzieję, że wam się podobało. Chociaż to było krótko, tak trochę... Ja bym się tam nie wybierał, znowu ci dupę skurę. No, dobra, nie przedłużam. Trzymajcie się cieplutko i jeszcze raz przepraszam. Buziaki i do następnego. Pa, pa.